Dziś chciałbym poruszyć taki krótki temat, ale moim zdaniem istotny. Niedawno udzieliłem wywiadu dla Onetu, prowadził go Kalwas, taki dziwny polski muzułmanin, bardzo liberalny i bardzo krytyczny wobec islamu, podobnie jak ja, co jest trochę dziwne. No ale cóż, różnymi ścieżkami chodzą ludzkie myśli, że tak powiem. No ale to nie chodzi o to po prostu, kto udzielał wywiadu, znaczy kto robił ze mną wywiad. Ale chodzi o różne ciekawe pytania, które zadał mi Kalwas na temat ateizmu. No i na kanwie tych pytań musiałem skrytykować to, co się dzieje na Zachodzie. To znaczy, tam niby ateizm w dużej mierze zwyciężył, przynajmniej sekularyzm, ale to zwycięstwo jest pyrrusowe. To znaczy, wychodzi na to, że ateiści, chociaż świetnie sobie dali radę ze zbyt dużym wpływem chrześcijaństwa na życie Europejczyków, to w dużej mierze są bezbronni wobec napływu obecnie w 2018 roku i w XXI wieku znacznie bardziej radykalnej i bezkompromisowej religii, jaką jest islam. Oczywiście zdarzają się wśród tych ateistów zachodnich wspaniali ludzie, którzy protestują, którzy bardzo mądrze ostrzegają przed ewentualną groźbą islamizacji, no nie taką ewentualną, istniejącą. Ale co ciekawe, ci ludzie są często prześladowani przez lewicowych ateistów, jak na przykład Dawkins albo Onfray, francuski Dawkins, można go tak nazwać. No, studenci, którzy wywalili Dawkinsa z Berkeley, zabraniając mu się wypowiadać jako rzekomemu islamofobowi, no więc ci studenci, no to oczywiście po części byli zapewne muzułmanie, ale po części byli to sympatyzujący z nimi lewicowi studenci o najczęściej ateistycznych, czy też agnostycznych, czy też indyferentnych religijnie poglądach. Więc widzimy, że choć ateizm zwycięża na Zachodzie, czy też odnosi sukcesy, to i tak nie uchrania swoich społeczeństw, swoich krajów przed fundamentalizacją religijną, a wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że czasem tą fundamentalizację wspiera. Co jest dosyć paradoksalne. Nie wiadomo, czy ci ludzie, którzy wspierają fundamentalizację religijną na tle islamu, robią to świadomie, czy też nie, czy niektórzy liczą na jakieś korzyści, czy też nie. Ale wydaje mi się jednak, że większość z nich jest po prostu silnie zideologizowana. I taka postawa, jak ich, wypływa po prostu z tego, że są oni bardziej lewicowcami niż ateistami. A lewica uważa, że obecnym jakby chłoporobotnikiem jest muzułmanin. I to muzułmanin powinien być właśnie tą solą ziemi, na której opierają się lewicowi działacze. Bowiem Zachód, no to jest neokolonializm, kapitalizm, wszystko co lewicy wrogie. Oczywiście nie cała lewica tak myśli, ale bardzo duża jej część myśli i działa wedle takich zasad. Moim zdaniem jest to tak samo zgubne, jak swego czasu wspieranie różnych tyranów, dyktatorów, autokratów, totalitarnych władców związanych rzekomo z myślą lewicową, takich jak Stalin, jak Mao, myślę, że nawet Pol Pot miał swoich fanów, oczywiście Lenin, Che, no i to było bardzo Che Guevara, no i to było oczywiście bardzo smutne, bardzo złe. Obecnie jakby to się przerzuciło na islam, tak. Zamiast podziwu dla komunizmu, idealizacji komunizmu w praktyce politycznego komunizmu, obecnie nastąpiła idealizacja tak zwanych wspaniałych ludzi z trzeciego świata, muzułmanów, którzy opierają się Stanom Zjednoczonym i złym żydowskim bankierom. To akurat w antysemityzmie lewica często jest bardzo bliska najbardziej radykalnej prawicy. I często zresztą dochodzi do takich jakby intelektualnych sojuszy wymierzonych przeciwko, rasistowsko przeciwko konkretnemu narodowi, konkretnemu etnosowi, w tym momencie Żydom. Więc tak. Dlaczego o tym mówię? Bo już o tym trochę mówiłem w niektórych innych pogadankach tu i na stronie Racjonalista TV. W ogóle zapraszam Was na stronę Racjonalista TV, bo wielu z Was pyta o moje pogadanki na moim kanale. One będą się pojawiać, tylko nie zawsze mam czas. Jak widzicie, robię duże przerwy. Mam nadzieję, że to się trochę zmieni. Ale na Racjonalista TV po prostu wpiszcie sobie w YouTube racjonalista.tv i znajdziecie to. No jest bardzo dużo moich materiałów, nie tylko moich oczywiście, ale moje też są. Są moje rozmowy z różnymi ciekawymi ludźmi i są też moje pogadanki
na Racjonalista TV, czyli bardzo podobna formuła jak tutaj na moim kanale, więc na moich vlogach, więc zapraszam Was również na racjonalista.tv. Ale wracając do lewicy i do ateistów. Otóż to, co się dzieje na styku lewica-ateizm, pokazuje, że my ateiści powinniśmy dążyć do ateizmu ponad podziałami na lewicę i na prawicę. Że nasz ateizm powinien być ważniejszy dla nas, jeśli chcemy zabiegać o ateizm, bo oczywiście jeśli chcemy zabiegać o coś innego, no to miejmy to na uwadze, ale jeśli chcemy zabiegać o ateizm, powinniśmy wznosić się ponad podział na lewicę i prawicę. Powinniśmy mówić o ateizmie, a nie o lewicy, o prawach robotników, nie wiem, o uciskanych muzułmanach z Arabii Saudyjskiej, którzy powinni mieć swoje prawo do budowania meczetów i nawoływania do terroryzmu i tak dalej. Tylko powinniśmy po prostu myśleć o ateizmie i powinniśmy jednoczyć się, niezależnie od tego, czy mamy poglądy konserwatywne, czy liberalne, prawicowe, czy lewicowe. Powinniśmy po prostu szukać tego, co łączy wszystkich ateistów. Jeśli chodzi oczywiście o prawicę, no to prawica najczęściej, przynajmniej w Polsce, poświęca ateizm dla prawicowego konserwatyzmu. Nie wszystkie nurty prawicy są konserwatywne, ale wiele jest. No i oczywiście jak mamy konserwatyzm, no to wielu prawicowców, w Polsce to dobrze widać, ale nie tylko w Polsce, jest przywiązanych chociażby do katolicyzmu. I wielu mamy w Polsce takich prawicowych ateistów, którzy otwarcie mówią, że nie będą krytykować Kościoła, że chociaż sami nie wierzą, i to jest akceptowane w tamtych kręgach, no to uważają, że Kościół to jest wielka tradycja, wspaniały wkład do tego, czym jest polskość, czym jest polski etnos i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie poświęcają jakby swoje ateistyczne interesy na rzecz szukania korzeni narodowych, tak? I odnajdywania tych korzeni narodowych również w katolicyzmie. No w innych krajach, na przykład wyobraźmy sobie lankijskich, ze Ślanki ateistów są tacy, a jakby byli prawicowi, no to oczywiście nie mogliby się odciąć od buddyzmu, który jest bardzo ważny dla korzeni kultury lankijskiej. No i w tym momencie, dopóki nie doprowadzimy do sytuacji, w której pojawi się więcej działaczy, takich jak Dawkins, którzy po prostu, działaczy, myślicieli, intelektualistów, no Dawkins nie jest typowym działaczem, to raczej obraźliwe wobec niego, no ale działa też. Chodzi po prostu o to, że gdyby tak było, no to prześladowania Dawkinsa ze strony lewicowych ateistów w Berkeley zostałyby skontrowane przez prawdziwych ateistów, przez ateistów, którzy stawiają ateizm wysoko, a nie jako coś zupełnie podrzędnego, służebnego wobec jakiegoś naćpania się ideologią marksistowską, neomarksistowską, czy w przypadku prawicowej grupy ateistów przekonaniem, że korzenie katolicyzmu polskiego, nawet takiego mitycznego, bo przecież romantyczni poeci tacy jak Słowacki, jak Mickiewicz bywali antyklerykałami. To nie byli wcale ludzie zapatrzeni w Kościół, jak współcześni prawicowi ateiści potrafią być. Więc to są takie korzenie nieprawdziwe, takie korzenie mityczne. Tak samo jak nieprawdziwym jest przekonanie lewicy, że muzułmanie to jest jakby współczesny proletariat, o który oni muszą neomarksistowsko walczyć. Nie, to są często potomkowie łowców niewolników, ludzie, którzy zajmowali się niewolnictwem bardzo często i którzy zajmowaliby się nim do dzisiaj, zresztą zajmują się czasem tylko jakby tak półlegalnie, ale zajmowaliby się na pełną skalę i całkowicie legalnie, gdyby nie ten ohydny Zachód, który zniósł niewolnictwo. Kapitalistyczny, ohydny Zachód, oczywiście to ohydne mówiąc przekąsem. No zniesienie niewolnictwa to jest w dużej mierze zasługa rewolucji francuskiej, ale to było takie dwa kroki do przodu, trzy kroki do tyłu i tak dalej. Ale przede wszystkim jest to zasługa Brytyjczyków i Amerykanów, czy jakby liderów tego, co ktoś mógłby znienawidzieć w gospodarce najpierw berkatolistycznej, później wolnorynkowej i ogólnie w rodzącym się nowoczesnym kapitalizmie. To on zakazał niewolnictwa, znajdując lepsze sposoby, to też prawda, żeby pozyskiwać pracowników. No ale mimo wszystko dobrze być wolnym człowiekiem, nawet jeśli niektórym niewolnikom bywało trudniej po ich wyzwoleniu, bo to chyba zawsze tak jest przy wyzwalaniu z niewolnictwa, że nie wszyscy, nawet wśród ofiar, potrafią cieszyć się z tej zmiany, mieć z niej jakieś profity.
Dobrze, ale to jest właśnie nieważne. Właśnie nie chciałbym, żeby ktoś, kto ma zupełnie inne poglądy, zupełnie inne zdanie na Brytyjczyków i Anglików i muzułmanów i tak dalej, zrywał jakby współpracę z innymi ateistami tylko dlatego, że spotkał się z poglądami bardziej prawicowymi od swoich, czy bardziej lewicowymi. Po prostu, jeśli chcemy coś osiągnąć w ateizmie, powinniśmy stawiać go wysoko. To znaczy, niezależnie od tego, co mówią nam nasi pobratymcy polityczni, czy ulubieni publicyści, powinniśmy sobie czasem zadawać pytanie, no dobrze, ale co z tego będzie dla ateizmu? No i odpowiadać. Nie jest dobrze, na przykład, że tylu ateistów uważa, że Kościoła nie wolno krytykować, bo to jest nasza tradycja. Niby dlaczego? Można szukać jakichś innych rozwiązań. Można na przykład zauważyć, że chociażby tak delikatnie, idąc na kompromis, że nie cały Kościół był taki fajny, że owszem, zdarzali się fajni księża, zakonnicy, okej, ale jednak w większości była to organizacja na pewno niekorzystna dla rozwoju ateizmu i nie należy jej popierać. Natomiast jeśli ktoś ma poglądy prawicowe, no to w tym momencie też powinien zauważyć, że skoro mu tak bardzo na przykład zależy na silnej Polsce, nie mówię jakoś tam faszystowsko, tylko po prostu kulturalnie silnej, bo faszystowsko to myślę, że nie warto popierać takich postulatów, na szczęście jest ich mało, no ale kulturalnie, politycznie i tak dalej. No więc w tym momencie właśnie taki prawicowy ateista, opierając się na swoim ateizmie, może zwrócić uwagę swoim kolegom prawicowcom, a nie ateistom, że być może przesadzają, tak? Że być może Kościół wcale nie służył interesom tak pojętej Polski i tak pojętym interesom, jak oni to widzą. Podobnie jest z lewicą. Warto by było, żeby w tych wszystkich Razem i innych tego typu Syrizach był ktoś na tyle trzeźwy, mam nadzieję, że zdarzają się tacy ludzie, chociaż pewnie są zakrzykiwani. Kto by powiedział, że jednak nie mamy żadnego pomysłu na napływ zbyt dużej ilości muzułmanów do Europy, nie radzimy sobie z ich integracją i naprawdę coraz bardziej zagraża nam islamizacja naszych stron, naszych krajów. A islamizacja to nie będzie nic dobrego. Ja jako ateista widzę to pierwszy, bo mnie to dotknie jako pierwszego, was też to dotknie. Dotknie to kobiet, dotknie to gejów i dotknie to mniejszości religijnych, nawet tych, które są nazywane przez islam ludami księgi, więc wszyscy na tym stracą i naprawdę nie musimy tego robić. I takiego głosu właśnie brakuje, czyli to, gdyby ateiści zechcieli przejść ponad podziałami politycznymi dalej, byłoby bardzo wartościowe również dla stron politycznych, po których się opowiadają. Zostawiam wam to do przemyślenia i liczę na to, że nie jest to aż tak głupia idea i że również będziecie ją propagować. Do zobaczenia w następnej pogadance.